Kraina pięciu miast. Zaprasza. W roku 1948 Grażyna Bacewicz skomponowała swoje najbardziej znane dzieło – koncert na orkiestrę smyczkową. Jej dorobek liczył już ponad 60 kompozycji, z których zdecydowała się opublikować tylko nieliczne. Pierwsze utwory pochodzą z czasów dzieciństwa spędzonego w Łodzi, kolejne z okresu studiów kompozytorskich odbytych w Warszawie i w Paryżu. Najszczęśliwszym miejscem okazała się jednak Warszawa, do której dane było artystce wrócić po długich miesiącach powojennej tułaczki. Wróciła do cudem ocalałego mieszkania przy ulicy Koszykowej 35. Przeprowadzka w 1962 roku do nowego mieszkania przy ulicy Mochnackiego wiąże się pewnie przypadkiem z powstaniem kilku najlepszych utworów kompozytorki. Siódmego koncertu skrzypcowego, siódmego kwartetu smyczkowego, divertimenta na orkiestrę smyczkową. Divertimento określane jest mianem sonorystycznej repliki koncertu na orkiestrę smyczkową. Te dwa utwory wyznaczają w pewien sposób granice stylu kompozytorki. Od barokowych stylizacji po brzmieniowe eksperymenty, poddane jednak rygorom klasycznej formy. Grażyna Bacewicz urodziła się 5 lutego 1909 roku w Łodzi jako trzecie dziecko Litwina Wincasa Bacjawiczjusa i Polki Marii z domu Modlińskiej. Ojciec z zawodu nauczyciel wykładał przedmioty ogólnokształcące i muzyczne w łódzkich szkołach. Jego pasją była muzyka. Dzieci, choć urodzone w Polsce, otrzymały imiona litewskie – Kiejstut, Witold, Grażyna. Jedynie imię drugiej córki Wandy było wyborem kompromisowym. Ojciec był tak fanatycznie oddany muzyce, że uważał, że to jest rzecz najważniejsza i miał chyba rację. I od 5 roku życia przecież wszystkie dzieci uczył na paru instrumentach. Grażyna i na skrzypcach, i na fortepianie, brat młodszy także, a Kiejstut jeszcze i na wiolonczeli, na trzech instrumentach. Także już byliśmy absolutnie przygotowani, idąc do konserwatorium. Po okresie nauki domowej dzieci rozpoczęły podwójną edukację w gimnazjum ogólnokształcącym i w konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Ta druga szkoła dała początek przyszłej Akademii Muzycznej w Łodzi. Myśmy mieli za mało czasu, bo przecież i szkoła, gimnazjum i konserwatorium trzeba było odrabiać. I to w konserwatorium i przedmiot, instrument i wszystkie teoretyczne przedmioty. Także właściwie dzieciństwo było szalenie pracowite.
Często jestem interpelowana i tu, i u nas za granicą, jak to się stało, że wybrałam zawód kompozytora. Od najmłodszych lat ja i moje rodzeństwo żyliśmy w świecie dźwięków, bo nasi rodzice kochali muzykę. Gdy miałam 7 lat, już występowałam na rozmaitych koncertach i koncercikach, czasem jako skrzypaczka, czasem jako pianistka. Poważne studia odbywałam najpierw w Łodzi, gdzie mieszkaliśmy, następnie w Warszawie. I tak kiedyś, gdy miałam 13 lat, zaczęłam komponować. Strasznie to poważnie brzmi, zaczęłam komponować. Były to oczywiście dziecinne próby, choć nie pozbawione pewnej oryginalności. Drobne utworki na fortepian lub na skrzypce z fortepianem. Od tych pierwszych prób już wtedy wiedziałam, że dążeniem moim głównym celem życia będzie pisanie muzyki. Pierwsze koncerty, na których występowała rodzina Bacewiczów, odbywały się w sali Brauna. Później, w latach 1925-27, Grażyna grała w Filharmonii Łódzkiej. Przez długie lata, aż do roku 1953, komponowała i występowała jako skrzypaczka. Pewnie dlatego jej najlepsze utwory zostały napisane na skrzypce oraz na różne składy smyczkowe. Jej repertuar był bardzo bogaty. Poza własnymi utworami grywała koncerty Mozarta, Mendelssohna, Czajkowskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Szymanowskiego, Prokofiewa, Haczaturiana. Pod okiem Karla Flesza bardzo starannie przygotowała się do udziału w pierwszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Miała przygodę z tym konkursem, dlatego że w pierwszym okresie, w pierwszych etapach, w pierwszym etapie świetnie wypadła i każdy ją preliminował do nagrody. Tymczasem w dzień przed drugim etapem, przed jej grą, okradli doszczętnie nasze mieszkanie, więc jak wróciła z koncertu, był już z nami jej narzeczony, no to zastaliśmy dom otwarty, rozgrabiony całkowicie. Tylko na kanapie leżała sukienka rozpostarta, pantofelki obok, no i skrzypce. No więc ona, przeżyliśmy całą tą noc w komisariacie z milicją i tak dalej. No więc ona oczywiście nie zagrała tak, jak mogłaby zagrać i dostała pierwsze wyróżnienie, a nie nagrodę. Więc strasznie wszystkich rozczarowała. Harmonia domu rodzinnego została zakłócona przez wydarzenia zewnętrzne. Ojciec, Wincas Bacjawiczius, który znalazł się w Polsce z powodu restrykcyjnej polityki władz carskich wobec mniejszości narodowych, postanowił po I wojnie światowej wrócić do swej odrodzonej ojczyzny. Pragnął też sprowadzić do Kowna całą rodzinę.
Tylko młodszy syn Witold poczuł w sobie ów instynkt litewski i w roku 1926 wyjechał za ojcem do Kowna. Tam, stając się Witautasem Bacjawiczjusem, rozwinął szeroką działalność muzyczną. Natomiast Kiejstut uczył muzyki w liceum kowieńskim, jednak w 1935 powrócił ostatecznie do Polski. Grażyna ani ja nie czułyśmy się absolutnie Litwinkami. I owszem, Grażyna, jak już dorosła i kończyła konserwatorium, to jeździła z bratem, z jednym albo z drugim koncertowała na Litwie, ale to nic nie znaczyło. Koncerty Grażyny na Litwie cieszyły się dużym powodzeniem. Młoda skrzypaczka zdobyła uznanie tamtejszej krytyki. Jednak brak możliwości znalezienia w Kownie zatrudnienia, zapewne z powodu nieprzyjęcia obywatelstwa litewskiego, oddalają Grażynę od ojca i od Litwy. Mimo doznanego zawodu, litewskie podróże odezwą się echem w jej młodzieńczej twórczości. Żydek, Żydek, Balta odalila, waj, Żydek, Żydek, Sosa, Balata. Intonacje ludowe to stały element wielu utworów kompozytorki. Zapewne pierwszym impulsem, który skierował wyobraźnię artystki w stronę muzyki ludowej, były dokonania Karola Szymanowskiego. Autor Harnasiów w swoich rozważaniach na temat sztuki narodowej przywoływał autorytet Fryderyka Chopina i wielu innych wielkich twórców. Tę myśl wykorzystali później ideolodzy socrealizmu, którzy zalecali posługiwanie się w dziełach koncertowych cytatami ludowymi. Czerpanie przez Grażynę z motywów ludowych wydaje się jednak być czymś zupełnie niezależnym od warunków zewnętrznych. Intonacje ludowe brzmią tak samo naturalnie w późniejszym czwartym kwartecie smyczkowym, jak i w młodzieńczym kwintecie dętym. W roku 1928 Grażyna przynosi się do Warszawy i zapisuje do konserwatorium na kompozycję, skrzypce i fortepian. Zaczyna także studiować filozofię na uniwersytecie. Niedługo jednak z niej rezygnuje, wybierając skrzypce u profesora Józefa Jarzębskiego i kompozycję u profesora Kazimierza Sikorskiego. W tym czasie konserwatorium było widownią ścierania się różnych poglądów. Próby rzeczywistego zreformowania uczelni podejmowane przez Szymanowskiego zostały w 1932 roku zaprzepaszczone. Skończyło się to rezygnacją wielkiego muzyka z pełnienia wszelkich funkcji. Jednak wpływ jego potężnej osobowości zaznaczył się u wielu studentów. Kiedy w roku 1921
objąłem stanowisko profesora przedmiotów teoretycznych i kompozycji w Konserwatorium Muzycznym w Łodzi. Jej wrażliwość na muzykę, jej powaga w stosunku do przedmiotów, które studiowała, były rzeczywiście zadziwiające. Później była moją uczennicą w klasie kompozycji w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Zwyczajem bardzo wielu młodych kompozytorów ówczesnych po studiach w kraju wyjechała do Paryża, gdzie studiowała u Nadii Boulanger. W Paryżu dołączyła do grona adeptów kompozycji przyjeżdżających tu z całego świata. W École Normale doskonalili swą wiedzę pod okiem pierwszej damy muzyki francuskiej Nadii Boulanger. Grażyna nie zapomniała też o skrzypcach. Szlifowała swój warsztat u André Toureta i Karla Flesza. Nie muszę chyba panu mówić, z jakim wzruszeniem myślę o Grażynie. Gdy jako zupełnie jeszcze młoda dziewczyna przybyła do Paryża, już wtedy zdradzała wielki talent, który w przeciągu wielu lat miał się rozwijać nieustannie. Gdy przyjechała do pani, ten wielki talent leżał naturalnie u podstaw komponowanych przez nią utworów, ale sądzę, że jest to mimo wszystko pani wpływ, pani inspiracja. Nie, myli się pan, nie przypuszczam, abyśmy my, profesorowie, mogli dać uczniom więcej ponad to, co oni sami posiadają. Gdy przyjechała do pani, jej możliwości twórcze były w pełnym rozkwicie, lecz dopiero praca pod pani kierunkiem pozwoliła na ich ostateczne ukształtowanie. Talent Pacewiczówny został uformowany w Warszawie przez człowieka takiego, jakim był Sikorski, którego miałam przyjemność poznać i którego podziwiam. Grażyna, jak prawie wszyscy moi uczniowie polscy, przyjechała z solidną szkołą, jednocześnie klasyczną i nowoczesną. Grażyna włączyła się bardzo intensywnie w działalność powołanego pod koniec 1926 roku Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, występując przede wszystkim na organizowanych przez stowarzyszenie koncertach. Był to wspaniały wyjazd. Właśnie w tym wyjeździe pomógł jej brat młodszy, bo on już był ustabilizowany i on finansował wyjazd do Paryża. No i był to okres cudowny dla Grażyny, bo studia u Nadii Boulanger bardzo niebanalne, ciekawe. Poza tym tam była duża, sporo było kompozytorów polskich, muzyków polskich. Na Lamandy był taki dom polski i tam oni cudownie się wszyscy zżyli. Grażyna się bardzo żyła z Michałem Spisakiem, który mieszkał stale w Paryżu, i z Antoniem Szałowskim. Tam się zaprzyjaźniła z Kisielem i rano usiłowała komponować, a po południu to już były takie małe szaleństwa. Już w 1933 roku odniosła pierwszy międzynarodowy sukces kompozytorski. Na konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Popierające Kobiety Pracujące w Wolnych Zawodach otrzymała pierwszą nagrodę za neoklasyczny kwintet dęty. Po tym sukcesie kompozytorkę zaczęto łączyć z głównym nurtem muzyki międzywojennej, neoklasycyzmem. Neoklasycyzm zrodził się jako reakcja na romantyzm. Nowoczesność można było najlepiej zamanifestować pod postacią jasnej, klasycznej formy, zaś żeby nie być posądzonym o tradycjonalizm, również w ostrości, czasem agresywności brzmienia, w harmoniach nieodmiennie wskazujących na to, że dzieło powstało nie w czasach powozów i peruk, lecz w epoce cywilizacyjnego postępu. Po powrocie z Paryża odbył się w Warszawie pierwszy koncert kompozytorski Grażyny, na którym sama grała swoje utwory. Ciągle jeszcze dla młodej artystki nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co wybrać, kompozycję czy skrzypce.
W roku 1936 angażuje się na ponad 2 lata do nowo powstałej Orkiestry Polskiego Radia, której szefem artystycznym został Grzegorz Fitelberg. Grażyna pragnęła w możliwie najpełniejszy sposób poznać tajniki orkiestry. Rok później odbyło się prawykonanie jej pierwszego koncertu skrzypcowego. Po raz trzeci Grażyna Bacewicz wyjeżdża do Paryża na początku 1939 roku, tym razem by wziąć udział w swoim koncercie kompozytorskim. Pobyt przedłuży się do lata 1939 roku. Podczas okupacji kontakty muzyczne nie urwały się, dlatego że bardzo często przyjmowała Grażyna swoich przyjaciół. To znaczy Lutosławski przychodził, profesor Sikorski, Kisiel, także dyrektor Rudnicki, Edmund Rudnicki, taki działacz wspaniały. I nieraz przedłużały się te bardzo miłe, przyjacielskie wizyty, aż z powodu godziny policyjnej na całą noc. Były koncerty tylko konspiracyjne, więc Grażyna nie brała innych udziału w koncertach RGO i koncertach konspiracyjnych. Grała swoje utwory nieraz, a także Dubiska z Umińską grała jej suite na dwoje skrzypiec, co pamiętam. W 1942 roku urodziła swoją jedyną córeczkę Grażyna. Oczywiście rodzina męża bardzo by chciała, żeby było wiele dzieci, no ale przy takim trybie, jaki prowadziła Grażyna, nie było to możliwe. Przygarnęła wielu ludzi, kto tylko się zjawiał, to nie odmawiała nikomu, a zwłaszcza to było potem podczas powstania. Nie było co jeść. Grażyna, która najprzód bardzo się bała bombardowania, absolutnie wyeliminowała ten strach, absolutnie przestała się bać. I ja, mnie, ponieważ byłam ranna w obie nogi, kiedy przyniesiono na nożach z powstańczego szpitala do domu, to ja oczywiście leżałam w piwnicy i córeczka też była w piwnicy, a Grażyna cały czas na górze, na drugim piętrze przygotowywała cośkolwiek do jedzenia. Właściwie nie było z czego, bo ta malutka ciągle prosiła, żeby dać jej chociaż chlebka, a była zdana sama na siebie, ponieważ jej mąż urzędował w szpitalu. Powstaniowa tułaczka przez Pruszków, Grodzisk, Mazowiecki i Lublin doprowadza Grażynę w lecie 1945 roku do Łodzi, gdzie przez rok prowadzi w swojej macierzystej uczelni klasę skrzypiec. To był jeden z 2 epizodów pedagogicznych w życiu Grażyny. Mimo wielokrotnych propozycji, m.in. z Akademii Muzycznej w Krakowie, dopiero w 1966 zdecydowała się objąć klasę kompozycji w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Pod koniec 1945 roku Grażyna Bacewicz wraca do Warszawy, do domu przy ulicy Koszykowej. Będzie tam mieszkać aż do roku 1962. Konferencja kompozytorów i krytyków muzycznych, która odbyła się latem 1949 roku w Łagowie Lubuskim, miała zasadnicze znaczenie dla muzyki polskiej na następne 6 lat.
Wówczas to Włodzimierz Sokorski powiedział między innymi: nie ma zgody na muzykę formalistyczną, na eksperymenty. Sztuka, w tym także muzyka, ma być orężem w walce o budowę nowego ustroju, nowego społeczeństwa. Język muzyczny, grzmiał Sokorski, ma być w swych założeniach oparty na zasadach wielkich klasyków, tematyczności, tonalności, ludowym kolorycie i narodowym klimacie. A więc nic nowego, wszak już kompozytorzy romantyczni czerpali z bogactwa muzyki ludowej. A zatem przewrotność nowych władców okazała się pozorna. Oberek Grażyny Bacewiczówny w wykonaniu kompozytorki, laureatki Państwowej Nagrody Artystycznej. To był okres strasznego naszego załamania się, bo przecież uważaliśmy te komenderowanie muzyką za tragedię zupełną i wszyscy kompozytorzy się, prawie wszyscy się opierali. Grażyna właściwie jedyna z polskich kompozytorów nie napisała żadnej pieśni masowej, żadnej kantaty. Pisała wtedy utwory pedagogiczne, tak okropnie potrzebne właśnie w tym okresie. I także pisała, ale to nie było z nakazu, pisała utwory oparte na folklorze, tak jak Trzeci Koncert. I sporo było tego typu utworów. No ale przecież Bartokowi też nikt nie nakazywał pisać utworów opartych na ludowości, bo to było przetwarzane przecież. Lata 1948-49 to czas zasadniczych przewartościowań, gdy obalano dawne, a próbowano wcielić w życie nowe zasady. W twórczości Grażyny Bacewicz to czas powstania czwartej sonaty na skrzypce i fortepian, kaprysu polskiego, oberka, koncertu na orkiestrę smyczkową, utworów, które należą do kanonu jej dorobku kompozytorskiego. Thank you.
W 1948 roku obok sławnego koncertu na orkiestrę smyczkową powstaje również kantata olimpijska, wyróżniona dyplomem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po raz pierwszy wykonana została we wrześniu 1949 roku. Na powtórne wykonanie będzie czekać równo 50 lat, do roku 1999. Dyplom za kantatę olimpijską jest jedną z wielu nagród, które Bacewiczówna otrzymała w swoim życiu. Jednak najważniejszą jest chyba pierwsza nagroda za czwarty kwartet smyczkowy z roku 1951 na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Liège. Wyjątkowość czwartego kwartetu polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu utworów tamtego czasu ludowość staje się naturalnym składnikiem utworu. Grażyna Bacewicz napisała 4 symfonie. Wszystkie przybrały kształt monumentalnego cyklu. Patos części skrajnych symfonii równoważy żartobliwe scherzo. Zmiany po 1956 roku wpłynęły również na muzykę. W nowo otwartym gmachu Filharmonii Warszawskiej odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 2 lata później będzie to już Warszawska Jesień. Pojawia się nowe pokolenie kompozytorów z nowymi odkryciami brzmieniowymi. Kilar, Górecki, Penderecki, Krause, Kotoński, Szefer, Serocki, Bert. To tylko niektóre nazwiska. Grażyna Bacewicz stanęła przed problemem wyboru dalszej drogi twórczej. Czy pozostać przy dawnych, klasycystycznych zasadach, czy też włączyć się w nurt awangardy. Bacewiczówna wybrała 3 drogę, o której ze swadą napisał Stefan Kisielewski. Droga kompromisu, czyli syntezy. Włączyć nowe eksperymentalne farby do swojej palety. Od przybytku przecież głowa nie boli. Tak też postąpiła. Kolejny etap jej twórczości rozpoczęła muzyka na smyczki, trąbki i perkusje.
Był to kolejny sukces międzynarodowy. Utwór ten to przykład nowego sonorystycznego języka. Teraz już nie temat melodyczny, lecz brzmienie kształtuje materię muzyczną. Może z tego względu po muzykę Grażyny Bacewicz chętnie sięgali choreografowie. Dla Grażyny najważniejsza w życiu oczywiście była muzyka i córka. Ale ona była idealistką, nie mogła spokojnie komponować, jeśli widziała, że komuś jest źle. I bardzo wielu ludziom pomagała, brała zamówienia dodatkowe i nieraz po 2-3 nocy nie kładła się spać, żeby zarobić dla tych, którzy tego potrzebowali. Bardzo walczyła o czas poświęcony komponowaniu, więc na przykład nie znosiła po prostu gadulstwa. Ona była wiceprezesem przez całe lata w Związku Kompozytorów i tam gadulstwo ją po prostu strasznie drażniło. Ale natomiast potrafiła być dobrym kolegą, dobrym przyjacielem i dla tych ludzi, którzy w ważnych sprawach potrzebowali się wygadać, to zawsze miała czas. No mimo to, owszem, wymigiwała się od wywiadów. Nie lubiła mówić o swojej muzyce w każdym wypadku, o swoim życiu, o swoich sprawach osobistych. Ja mam naturę ekstrawertyka. Ona być może obawiała się, że ja jestem zbyt otwarta i nawet nie wszystko mnie mówiła. I dla ludzi właśnie miała twarz zawsze uśmiechniętą, starała się o to, ale ze tą skrytością chyba nie było jej tak za dobrze. Można to odnieść do niezbyt udanego małżeństwa właśnie, bo komu się nie mówi, jak nie mężowi. Na zadane kiedyś kompozytorce pytanie, z kim z przeszłości chciałaby porozmawiać, Grażyna Bacewicz odpowiedziała: przypomniałabym sobie o Rabelais, tym pełnym rozmachu, temperamentu, dowcipu i mądrości człowieku. Jego rubaszność i żart to cecha wielu kompozycji Grażyny, a także jej prac literackich i utworów scenicznych. Swego czasu wielkim powodzeniem cieszyła się opera radiowa Przygoda Króla Artura,
napisana wspólnie z Edwardem Fischerem. Wyruszył zbrojnie Artur Król. Koń rży, ostrzenie dźwięczy miecz. Z dziewczyną nad jeziora brzeg, a dalej Artur jechał sam, aż do wysokich skalnych ścian, gdzie w głębi pieczar olbrzym spał. Król zadał wróg. Rycerz nieboszczyk zbudzi mnie. Jam żywy król. Więc trąbkę stól, bo na mnie trąbi tylko ten, kto spieszy się na wieczny sen. W podobnej konwencji Buffo utrzymana jest sztuka Grażyny Bacewicz, którą kompozytorka posłała anonimowo na konkurs do Teatru Ateneum. Wystawił ją pod tytułem Jerzyki albo nie jestem ptakiem Edward Dziewoński w Teatrze Telewizji. Znowu wychodzisz. A czy chcesz czegoś ode mnie? Nie, no nie, skoro wychodzisz. Ach, więc nie wychodzisz. To świetnie, bo chciałam ci powiedzieć, że wtedy nie tylko nie rozmawiałeś ze mną, nie tylko spałeś, ale także chrapałeś. Zapomniałaś, cośmy ustalili, że jestem ułomny? Nic nie ustaliliśmy. To ty ustaliłeś. Ty i ja to dwie różne osoby. Ja nic nie ustalałam. Więc może byś coś ustaliła. A więc znowu wychodzisz? Nie, nie wychodzę. Jak to widzę, że wychodzisz? Mówię przecież, że nie wychodzę. Nie zaprzeczaj faktom. O, przepraszam, pomyliłem się. A więc nie wychodzisz, to dobrze, bo chciałam ci właśnie powiedzieć. Jednak wychodzisz? Tak, wychodzę, a ty ustal coś, żebyśmy nareszcie wiedzieli. Daj mi spokój. Skończy się 7 lat, zacznie się 8 rok. Skończy się 8 rok, zacznie się 9 rok. Minie ten 9 rok, zacznie się 10. Jestem zwolennikiem pracy systematycznej, a nie zrywami. Naturalnie nie w pełni jest to możliwe. Należę bowiem od wielu lat do Zarządu Związku Kompozytorów Polskich, do wielu innych komisji. Częste więc zebrania i konferencje odrywają od pracy. Do naszej pracy kompozytorskiej należy, jak wiadomo, nie samo komponowanie, a także studiowanie, śledzenie tego, co robią w muzyce inni, zapoznawanie się z nowymi prądami, kierunkami i osiągnięciami, no i także dokonywanie własnych eksperymentów. Współcześni kompozytorzy wyjaśniają, tłumaczą, jakimi posłużyli się systemami, w jaki sposób do czegoś doszli. Ja tego nie czynię. Uważam, że sprawa drogi, którą się do czegoś doszło, jest dla słuchacza nieważna. Ważny jest ostateczny wynik, czyli sam utwór. Śmierć męża doktora Andrzeja Biernackiego w lipcu 1963 i poważne problemy ze zdrowiem. Świat zdaje się być przeciwko Grażynie.
A właśnie te lata to najbardziej twórczy okres, najważniejszy dla całokształtu jej dorobku. W roku 1965 powstają między innymi siódmy koncert skrzypcowy, drugi kwintet fortepianowy, siódmy kwartet smyczkowy, divertimento. Po prawykonaniu siódmego koncertu skrzypcowego solista, belgijski skrzypek Augustin Léon Arras, określił dzieło jako oryginalne i rzadkiej piękności. Nikt nie przypuszczał, że od owego apogeum życia twórczego do jego końca jest tak mało czasu. Śmierć zaskoczyła Grażynę Bacewicz 17 stycznia 1969 roku. Jej ostatnim dziełem był balet Pożądanie. Do jego ukończenia zostało zaledwie kilkanaście taktów. Balet pisała z wielkim zaangażowaniem i ona zostawiła na... Jak wyjeżdżała do Armenii z kolegami, tam było wykonanie jej koncertu na dwa fortepiany, to ona zostawiła na fortepianie taką kartę, jak powinno się skończyć. Widocznie już wtedy się czuła bardzo niepewnie. Także to było straszne. Jeszcze nie miała skończonych 60 lat. No, zapracowała się po prostu na śmierć. Taka nagła, straszna śmierć to przecież dla mnie była okropna. W dodatku ja byłam cały czas z nią przy niej, w chwili jej umierania. I była bardzo dla mnie serdeczna, tak jakby wybaczała mi wszystkie moje złe posunięcia. A potem powiedziano mi, że jak była reanimowana i na chwilę przytomność odzyskała, to powiedziała, po coście mnie obudzili, tak mi było dobrze. Thank you.
To, co jest w niej wyjątkowe, to bardzo wytrzymała bateria.